Dobry wieczór, zapraszamy. I zapraszamy również w ramach wolontariatu grupowego. Zapraszamy do nas na scenę przedstawiciela Obywatelskiego Konwoju Humanitarnego Przasnysz. I z przyjemnością informujemy, że to właśnie on zostaje laureatem w tej kategorii. Jak się okazuje, są państwo bezkonkurencyjni. Obywatelski Konwój Humanitarny Przasnysz to nieformalna grupa wolontariuszy z Przasnysza licząca 12 osób. Założyciele grupy to ludzie znani w regionie z tego, że wolontarystycznie pobudowali dom dla mamy i niepełnosprawnej córki, kiedy okazało się, że ich drewniana chatka zaczęła się walić. Po wybuchu wojny w zaledwie 2 dni podjęli decyzję, iż należy ruszyć na granicę, by pomóc oczekującym tam ludziom. W ciągu pierwszego tygodnia przejechali ponad 8,5 tysiąca kilometrów, spędzając po 16 godzin na dobę w aucie, nie śpiąc, nie jedząc i często zaniedbując własne sprawy. Mikrofon otwarty dla wszystkich. Dobry wieczór Państwu. Chcielibyśmy podziękować, bo mówię tu w imieniu całego konwoju, chcielibyśmy podziękować za docenienie nas. Zabrakło tu kilku osób. Przepraszam, to wzruszenie po prostu. Chciałbym wspomnieć parę osób, które z nami nie przyjechały. Chciałbym wspomnieć Bartka, Monikę, Kasię, Jarka, Agnieszkę. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Jesteśmy bardzo wzruszeni i nie oczekiwaliśmy tego, ale tak naprawdę ta nagroda nie należy się nam. Ta nagroda należy się wszystkim osobom, które działają w wolontariacie, które nas wspierały, bo my sami nic byśmy nie zrobili. Gdyby nie te wszystkie osoby, które nas wspierają, nie sposób ich wszystkich wymienić, bo to są niezliczone armie ludzi. Sami nic byśmy nie zrobili, naprawdę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo panu dziękujemy. Czy panowie radni chcą zabrać głos przy tej okazji? Ja będę taki kontrowersyjny, słuchajcie. Ja uważam, nie pogniewajcie się, ale ta bezinteresowna pomoc to ma też inny wymiar. Ja uważam, że często mi się zarzuca, na przykład w moim wolontariacie, że coś robię na pokaz. Słuchajcie, róbcie na pokaz. Bądźcie interesowni, bo tak naprawdę ta interesowność powoduje to, że macie większego powera. Nie bójcie się tego. Pokazujcie się w mediach, bądźcie liderami, bo wtedy będziemy jeszcze więcej mogli pomagać. I bądźcie politykami, jak tylko możecie, bo tak naprawdę mało takich ludzi jest, takich jak wy. I proszę was, nie poddawajcie się, idźcie do przodu, bo nasza ojczyzna potrzebuje takich fantastycznych ludzi. I bądźcie interesowni, naprawdę, to popłaca. Dziękuję. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja chcę przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym, ale nie tylko, bo też tym, którzy angażują się w wolontariat. I myślę, że nasza obecność tutaj również Piotra i moja jest po to, żeby nie tylko podziękować, ale też i nauczyć się czegoś od Państwa jako radni, ale myślę też jako członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie myślę te obrady czy spotkania dają również nam nie tylko nadzieję, ale pewną taką naukę do działania i spełniania również swojej misji jako radnych
wojewódzkich. Życzę Państwu powodzenia, wiele zapału i niepoddawania się również w tym, co robicie, bo wiem, że dla ludzi, dla których to robicie, jest to jeszcze bardziej ważne niż dla Was samych. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Prosimy o